Cześć, dzisiaj ciąg dalszy uprawy chlebogryzarom. No i aktualnie to co poorane było, przejeżdżam. No także jest naprawdę ciekawie. No tutaj już kurczę na raz przejechane, no ale jeszcze raz to przejadę, żeby to trochę lepiej rozbite było. No także tutaj już też trochę przejechane, tam od rowu jeszcze. No i dzisiaj myślę to skończyć, ten cały kawałek. Jedynie co, to chyba gdzieś tak zostawię, nie wiem, tak myślę, no tak z 10 metrów od tej wierzby i tych szarżorów całych, żeby tutaj mieć jakieś pole manewru, bo chcemy powyrywać te drzewa. No, żeby to na spokojnie można było wyrwać i się nie męczyć. No, wczoraj też tutaj przejazd po tym mokrym terenie zrobiłem. Także kurczę, jakoś idzie. Ale myślę, że to był ostatni tu wjazd, bo jak ja chodzę, to ta ziemia cała się zapada. O, kawałek rudy żelaza. O, jaka ładna bryłka. No, na razie całą rudę tutaj zbierałem pod drzewem. Ale jeszcze tam z drugiej strony też jest sporo. No bo tutaj ogólnie, no tak jak tu wodę widać w tych śladach, co się tam z bronami kiedyś zakopałem. No, no tutaj w tym miejscu jest trochę niżej, no i jest bardzo dużo rudy żelaza. Ale za to jest też dobra gleba, bo tu chyba trzecia klasa jest w tym miejscu. No także kurczę, jakoś trzeba to ogarnąć. Też rowy jak najbardziej suszę cały czas. Tam co się gdzieś utoruje, to zaraz odtykamy, żeby to można było, znaczy żeby to poschodziło wszystko jak najszybciej, bo kurczę już dosyć to męczące. Też kurczę mieliśmy mini koparkę ogarnąć do wyczyszczenia rowów, ale no kurczę, firma, która tutaj niedaleko, znaczy niedaleko, no dosyć daleko była, no to kurczę stwierdzili, że za daleko mają i nie przywiozą. No także musimy gdzieś indziej szukać tej koparki. No to kurczę jaka bryła rudy żelaza. Opa, no jaka gadzina wielka. Dobra, to na chwilę zastopuję, żeby ją przenieść i zaraz wracam. No, także o kurczę, jaka tutaj bryła, jaka tu wielka bryła żelaza, znaczy rudy żelaza w sumie. No, także no, tu staram się jak najszybciej ogarnąć. Też tam, o, to następna bryła. Opa, też będzie. Następna. Kilka nowych nabytków. Opa, z maszyn, ale to nie wiem, najprawdopodobniej sam pan Marek może powie co i jak. Nie będę zdradzał na razie, no ale będzie parę sztuk. No tutaj kurczę, jest tak nisko, to tej rudy to jest mnóstwo tych brył. No i na razie też mam wątpliwości, czy tu wjechać, bo w nocy dosyć mocno padało i może być tu jeszcze bardziej mokro niż jest normalnie. No a jak ten kawałek skończę, to się przenoszę tam, gdzie te całe chwasty widać, do samych tych brzóz. To wszystko trzeba zjeździć, ogarnąć i tak dalej. No ten kawałek jeden, który jako pierwszy robiłem glebogryzarką, już jest ogarnięty w sumie na gotowo. Teraz nie wiem, w tym tygodniu zostanie tam wysypany, rozsypany obornik. No i zostanie to zaorane w całości. No tam chyba na ten mały kawałek to trzy rozrzutniki mają pójść, to tak wystarczająco.
No, no i kurczę. A, bo też nie wiem, bo też to, że filmy nie są tak, że tak powiem, tydzień po tygodniu, tylko przerwa tygodniowa, to no to wynika z tego, że też no oprócz tego, no to oczywiście praca. No i jak mam na pierwszą zmianę, to na razie póki mamy pogodę taką, jaką mamy, że się w miarę szybko ciemno robi, no to mi się już nie opłaca jechać tu. I no bo to kurczę, jednak na te 2-3 godziny to już dla mnie bez sensu, bo jednak spory kawałek tutaj mam do pana Marka. No, no i kurczę, nie chce mi się zjechać po prostu na tak krótki czas, żeby no w sumie tylko stracić paliwo. No, no i dlatego właśnie są co 2 tygodnie praktycznie. Znaczy co 2 tygodnie, z tygodniową przerwą są filmy. No, no i kurczę, no nie, szkoda trochę, no ale to już ostatni film. Tak na ostatnio sobie zajrzałem, to nawet fajne wyświetlenia robi. No także całkiem ciekawie. Jak na te ostatnie patrząc. No ale też w najbliższych, nie wiem, tygodniach myślę, więcej mechaniki już będzie niż takich rolniczych tematów, że z jakimś tam właśnie jeżdżeniem z tą glebogryzarą, no bo to jednak dosyć monotonne, też mniej ciekawe do oglądania dla was i tak dalej. No także kurczę, teraz zostanie to ogarnięte do końca ten kawałek i no jak ten ogarnę, to wjadę na tamten. Ale nie wiem, gdzieś tak plus minus, no może do końca miesiąca, czyli do końca marca będzie jeszcze tak więcej trochę tutaj z pola, a później to chyba raczej więcej mechaniki, bo tam pan Marek mówił, że chce porobić te maszyny. No a też pewnie z tych nowych nabytków trzeba będzie też porobić trochę. No także także myślę, że będzie coś bardziej ciekawego niż kurczę ciągle to jeżdżenie z glebogryzarą, bronami i inne tam pierdoły. No, no 60 ona sobie elegancko mruczy. No w sumie to tutaj nawet można w te mokrzejsze kawałki wjeżdżać, bo z glebogryzarką naprawdę ciężko się zakopać, bo ona jednak też pcha. Jeszcze z nią ani razu nie siadłem. Tam delikatnie, gdzieś tam trochę, minimalnie, ale to wyciągał z problemu się 60. No choć waga jest spora, bo jak gdzieś tam pojeżdżę w tamtych okolicach, tam jest dołek, jak tam pojeżdżę i tych traw naciągnie, no i razem z tą mokrą ziemią się łowinie w kołbem, no to 60 rwie na dęba. No także waga tej glebogryzary, jeszcze ta ziemia, to naprawdę się konkretna robi. No tutaj kurczę, z samego przejazdu nie chcę za bardzo nagrywać, bo to strasznie nierówno jest, jeżeli mi gdzieś tam kiery nie wyrwało i nie wykręciło. No także ja sobie działam, a gdzieś tam pewnie pod koniec, jak już to ogarnę, to wtedy coś nagram jeszcze ewentualnie. Też nie chcę tak nagrywać cały czas kurczę tego monotonnego jeżdżenia z tą glebogryzarą. No chyba, że jak będę robił te bardziej płaskie kawałki, bo tutaj gdzie orane, to na pewno nie, bo to średnio bezpieczne też jest. Dobra, to do później w takim razie. No dzisiaj już będzie koniec, bo już się muszę zwijać. Tu tyle ile mogłem, to jest ogarnięte. Tu zostały mi takie do połowy pola 3 przejazdy. Znaczy tak na szerokość to 3 razy muszę. No a tam tak od połowy to już na jeden przejazd zostało. No dzisiaj kurczę tak dosyć konkretnie 60 siadło.
bo tu się takie, tu tak najlepsza ziemia w sumie jest, trzecia klasa, no ale takie torfowisko się zrobiło, że kurczę, jak ja chodzę teraz, to się zapadam. O kurczę, kurde, nogę mi wciągnę. No, także ja się zapadam. Na 60 jak tu zajechałem, no to kurczę, tak siadła, że masakra była. Gdzieś tam z pomocą glebogryzary się wyciągałem z tego dziadostwa, no ale tutaj jest taki obszar miękki, że tragedia. Także nawet nie ma potrzeby orki tutaj, bo jest tak miękko. Znaczy i tak się by nie przejechało nawet. Chyba, że drugi ciągnik na linie, tam na suchym. Może ta czerwona, jak 60, jak będzie aktywna, to wtedy tamtą na suchym. O, mysz. Mysz gdzieś przeorałem. A wczoraj gniazdo węży też przeorałem, bo kurczę, tylko przeorałem glebogryzarką. Przejechałem, tylko zobaczyłem właśnie pod spodem, pod glebogryzarą, jak się mielą te węże. No ale już co z nich. Jakieś to pewnie padalce czy coś takiego to było. Z tego co tam mi się udało dojrzeć. No ale niestety chyba żaden tego nie przeżył. No, najprawdopodobniej dzisiaj zostanie obornik rozrzucony na tam na kawałku za rowem. Ten co jako pierwszy był ogarniany, także też się zwijam, bo 60 tam potrzebna gościowi, co będzie to rozwoził. Pod cyklopa ją chcę podpiąć. No, także na dzisiaj to będzie tyle. Nie wiem, czy pan Marek to jutro, czy kiedy wrzuci, ale do następnego razu. No to już ten kawałek zostanie tylko do zrobienia, to nie wiem, godzina to będzie gotowe. Ta strona, no następna bryła. No, także już pomału to zaczyna nabierać wyglądu. Tam też taki właśnie cienki pasek jest zostawiony. Traktora to będzie lepiej widać. Cienki pasek jest zostawiony. I chyba go na razie zostawię, żeby można było właśnie te drzewa powyrywać. Bo tak to będzie ciężko to wyrwać później, jak już miękko będzie, a tam akurat jest strasznie twardo. Jest strasznie twardo. Także kurczę, długa lina i ogień. Będzie miała co robić 60, a może na dwie, bo ta jedna wierzba to taka dosyć konkretna jest. To może drugą 60, jak się uaktywni, to może na dwie. Wtedy się zerwie, jak pan Marek będzie, żeby nie męczyć jednej. Zawsze to lżej trochę będzie. No. Dobra, do następnego razu i trzymajcie się, cześć.